Gennady Golovkin, Kamil Szeremeta. Wiadomo, faworyt jeden, ale gdzie tu już widzisz szansę Kamila? No generalnie jak się walczy z takim piszczerzem jak Gennady Golovkin, który naprawdę w ringu widział wszystko i umie praktycznie wszystko, do tego dochodzi potężny cios. Także no, trudno tutaj dopatrywać się jakichś atutów takich zdecydowanych po stronie Kamila. Ja myślę, że tutaj musi wejść i po prostu walczyć sercem, dać siebie 100%. Na pewno ja na miejscu Kamila starałbym się jakby trzymać cały czas wysokie tempo walki, bo Golovkin w ostatnich pojedynkach miał takie fazy, gdzie zwalniał i później przyspieszał. I właśnie o to chodzi, żeby nie dać mu za mocno zwolnić, uśpić walkę, żeby później znów zerwał, bo wiadomo, że jak będzie Golovkin łapał później te zrywy, to wydłuża kombinację i jest bardzo trudny i bije naprawdę i za ucho, i potrafi uderzyć w czoło i nokautować. Więc jakby też jest trudny pod tym względem, że widzi bardzo, gdzie bije i bardzo bije to precyzyjnie, więc myślę, że Kamil musi zaboksować sercem, nie może się dać za bardzo zepchnąć. To, co pokazał Derewiaczynko, też jest to pięściarz, powiedzmy, gabarytów Kamila i naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony i miał naprawdę bardzo dobre momenty w tym pojedynku. Wiesz co, z kim bym nie rozmawiał, czy z rywalami Kamila, czy z sparring partnerami, wszyscy mówią o dwóch rzeczach. Bardzo szczelna garda i wbrew pozorom bardzo duża siła fizyczna. Nie mówię tu o sile ciosu, tylko takiej sile w przepychankach. I tak się zastanawiam, czy on sobie może pozwolić, żeby stanąć sobie za gardą. Nawet jeżeli będzie to bardzo szczelna garda, czy on sobie może pozwolić na takie boksowanie z Golovkinem? No moim zdaniem nie. Oczywiście garda, blok to tak, ale no Golovkin jest za mądry i za sprytny i wydaje mi się, że szybko poradzi sobie z jego blokiem i wtedy go porozbija. Tak, bo był taki chłopak, Marco Antonio Rubio, on też miał świetny blok, też był podobno bardzo silny, a skończyło się, o ile pamiętam, druga runda i tam właśnie był taki cios na czoło z góry, więc nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy taki cios jest faulujący, czy nie faulujący, ale co sędzia, jest knockout, koniec walki, dziękuję, do widzenia, więc no Kamil musi po prostu dać siebie 100% i ja jakbym, moim zdaniem, specjalnie jakieś taktyki bym tutaj nie szykował na Golovkina, po prostu trzeba dać siebie 100% i tyle. No to tak czoło w czoło i na bitkę iść z nim? Może nie na bitkę, ale tak czoło w czoło, pół dystans? No ja bym być może, powiedzmy, taką inteligentną, brudną walkę. No bo jeśli chcę wymieniać z nim lewe proste, prawe proste, no to moim zdaniem to nie ma sensu. Szansa Kamila zrobić brzydką walkę, przepychać się, próbować go wybijać z rytmu, bo jak Golovkin ma miejsce, ma rytm, ma lewy prosty, to jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Na ile Derewiaczynko jest taki doceniany, a na ile Golovkin dał tak samą walkę ostatnio? No ja myślę, że tutaj bym powiedział, że bardziej Derewiaczynko jest niedoceniany niż Golovkin dał tutaj słabą walkę, dlatego że bardzo specyficzne warunki fizyczne ma Derewiaczynko. Rozmawiałem też z chłopakami z Ukrainy, on pomimo niewielkiego wzrostu ma bardzo długi zasięg ramion. Potrafi też mocno uderzyć, ma dobry blok. Ładnie obchodził na prawą stronę Golovkina, gdzie jakby oddalał się od jego mocnej prawej ręki. Dobrze wchodził mu pod ręce, więc Derewiaczynko naprawdę dał bardzo dobrą walkę. Ale to nie tylko jemu, tak samo Jacobsowi dał trudny pojedynek.